Dzień dobry kochani w nowym daily vlogu. Mam nadzieję, że troszeczkę się za nami stęskniliście. W sumie za takimi naszymi zwykłymi, normalnymi vlogami, bardziej gadanymi, codziennymi. A mimo wszystko spędziliście miło czas oglądając nasze wakacyjne vlogi. Chociaż widziałam po waszych komentarzach, że bardzo wam się podobały widoki i nie dziwię się, bo Włochy to przepiękny kraj i naprawdę jest tyle do zwiedzania, można tyle zobaczyć, że nie da się tego ująć w kilku minutach jakiegoś filmiku lub też w kilku vlogach. No ale nic. Na razie nie planujemy żadnego wyjazdu w tym miesiącu, chociaż szykuje się coś na wrzesień. Więcej wam na razie nie zdradzę, także musicie śledzić nasze filmiki. A dzisiaj mamy taką organizacyjną sobotę. Zaraz będziemy jechać na bazarek, kupić trochę owoców, warzyw do domu, mięsa świeżego. Czekam właśnie na Massimo, bo wyskoczył na chwilę do sklepu i ruszamy na bazarek. Na popołudnie też mamy małe plany, no i oczywiście na wieczór, ale nic wam na razie więcej też nie powiem. Oglądajcie dalej film, życzę wam miło spędzonego czasu dzisiaj z nami. No i wysyłam wam jeszcze buziaczki na taki dobry początek. Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Zakupy zrobione, więc czas rozładować koszyk. Kupiliśmy, jak widzicie, śliwki, cytryny, gruszki, świeżą sałatę, banany, fasolkę, wszystko co się da. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head. It's me and you. Both speed and my heart is pacing, but I'm not sure I wanna pace it, 'cause it... Dzisiaj wieczorem wybieramy się na ryneczek Starego Miasta na festiwal jazzowy. Ale zanim tam pojedziemy, stwierdziliśmy, że idziemy na spacer. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Porta mi via. Dobrze się czujesz? Partigiano, portami via. No dobra, mogę skończyć, kochanie? Chciałam powiedzieć, że wybieramy się na spacer. A seriale mi entrato in testa. No właśnie, a to co Massimo śpiewał, to jest piosenka z serialu, w który totalnie się wkręciliśmy i oglądamy co wieczór. Po dwa, trzy odcinki, bello seriale, no. Ale powiem wam wieczorem, co to jest. La Casa di Papel. No dzięki. Proszę. No i się wygadał. No słyszeliście, miałam wam powiedzieć później, a ten już się wygadał. No oczywiście, że chodzi o Dom z Papieru. Totalnie po powrocie z Włoch wkręciliśmy się w ten serial. Bellissimo seriale. I pewnie dzisiaj wieczorem znowu będziemy go oglądać. Dzisiaj wieczorem, no nie? Jak wrócimy tak, do domu. Tak. Kolejne odcinki. Także lecimy teraz na spacer do łazienek. Zobaczymy, czy będą pawie, pawony. Pawony, si, pawony. No, idziemy sprawdzić. Doing it all, the feeling is so. Maybe you got me.